A, jeszcze do lewo trzeba skręcić. Super. Cieszę się, że nikt mi tu z lewej strony nie podjechał. Weźmy, machniem przez skrzyżowanie. Pięknie. A. Nie leci. Dobrze, że wyłączyłem tego Nightbota, co pisze na czacie, przypominając wszystkim regulam, żeby się nie pokazywał na streamach, nie? Na ekranie. No wtedy to by była taka wielka, długa wiadomość, a tak na ekranie jest to, co potrzeba. A na czacie jest regulamin czasu dla tych, co będą na nim pisać. A na YouTubie się wyświetla to, co jest potrzebne oglądającym. Czyli pytania widzów, na które mogę odpowiedzieć na bieżąco podczas trwania transmisji na żywo. No i w ogóle muszę odcinać z American Tracka, nagrać. Bo było jedno pytanie do mnie i muszę na nie odpowiedzieć przy okazji na jakąś traskę w American Tracku się zrobi. Schumpeterstraße. No jest nie dla naszych postojowego prasu kierowca pomylił czas hulcem, jak ruszył z sternowu samochód bariery i zatrzymał się 250 metrów dalej na łące. To powiem tak, no dobry kierowca, nie? Nie, można go z hamulcem pomylić, a to myślę, że tylko kobiety tak. Że go z hamulcem mylą. Nie urażając oczywiście tutaj kobiet, faceci też się mogą pomylić, nie? No ale... No zazwyczaj widziałem kobiety, w którym to się działo. Gesamtschule Düsselberg. No dobrze, i teraz tak, gdzie stoi sygnał, to czy ja mogę jechać, czy ja mam tu stać, czy co ja mam tu robić? A, mam stać, dobrze. I czekaj cierpliwie, aż mi tu jakiś na samochód podjedzie, żebym nie mógł wykonać manewru, dobrze. Nie no, nie takie rzeczy, no jeszcze samochód komuś rozwalił. No co tam, autobus autobusem. Najważniejsze, że się nikomu nic nie stało, ten autobus to wiesz. Jeszcze, że to był prywatny autobus, to jeszcze by się można było martwić, że to tam miastowe zapewne. Daj mi się podobać, to i wysiada i se znikał w drzwiach. Nie widać, on wysiada i skąd ja mogę wiedzieć? Wysiadł, nie wysiadł. Nie, moje kochane Omsi, normalnie. Dudemannstraße. Pan wsiada, nie wsiada, dobrze. Mamy tu w lewo. Przejściówka drugiej, trzeciej generacji Solarisów.
No cóż, no szkoda, no ale no co się poradzi? No nic się nie poradzi, no stało się, by się stało, nie się nie stanie. Autobus to tylko autobus. Nie no, jak ja mam coś widzieć w tym lusterku? Idzie, jak on się coś przechyli, to nic nie widać w lustrach. W sumie nie wiem, od czego to jest zależne. O, to już się 23 godzina, prawda? Nie, serio? Godzina i 10 minut od transmisji. Może i nie jestem youtuberem, który robi transmisję po 2 godziny. Nie jestem przyzwyczajony do tego trochę, chociaż aż z tego, aż z Airport CEO były transmisje, to były dwórci. A jak w tamtą grę się człowiek wkręcił, to nawet człowiek nie wiedział, kiedy to zleciało. Już 2 godziny transmisji, nie? Ale no, no, już działa. Potem autobusy z miasta robią kilometry, by ratować brygadę. To ten autobus był jakiś pozamiejski, a nie miejski? Nie wiem. No widocznie pozamiejski autobus. Nie znam się na pozamiejskich, u mnie w mieście tylko miejskie jeszcze. W sumie PKS-y, no też jest dworzec PKS-u, nie? Jakoś to, że miejskie autobusy, jakoś na dalekie dystanse jeździły, to nie ma czegoś takiego. No wysiadać. Nie wiem czemu, ale domyślam się, co się właśnie stało z Samsem. Tak mi się coś wydaje. No właśnie. Stało się to, dlaczego ja nie lubię transmisji Samsem, nie? Nie wiem, wcisnę hamulec na wszelki wypadek. Dobrze. Okej, to lecimy. Cześć drodzy Państwo, ci co oglądają odcinek, wracam po krótkiej przerwie. Jak już no, sytuacja niestety skraszowała. No już myślałem, że chcę to jeszcze raz zrobić, ale całe szczęście mu się odwiedziało. Pewnie jadę nie tą trasą, co powinienem. Też coś mi się wydaje. Nie, 132. A, jasno stoi. Stój. Teraz jest zielone.
A co to się dzieje na tej linii 52, żeby zostać kabrioletami, nie wiem. Gdzieś niskie mosty zapewne, nie? Ładne monitorki, swoją bronią. Dobrze, przyspieszmy się o 1 minutę do przodu. Wpuśćmy ludzi. I jeszcze ci co chcieli wsiąść. Nie streamiano w kolejowy, ale chyba że tak. Gdzie ja mam teraz jechać? Przepraszam bardzo, tam? I tam, dobra. Okej. Nie na maseczkę. Człowiek nie wie, jak powinien jechać. Jakie to czasy następne? Jakieś dziwne drogi porobimy. Jeszcze teraz czerwone będzie pół godziny? Nie, już. Stadtwerk. Jest Algenberg. Algenberg. No właśnie. Pan się trochę za bardzo rozpędził z tymi zapowiedziami. Ale jezdni też nie jeżdżą za bardzo, bo przechodzą na styk pod wiaduktem tym samym. Ten wiadukt ma chyba jakieś schiamy. Co? Kilometrowy wiadukt? Pod którym idzie droga? O, ciekawe elementy w tym Szczecinie, no aż muszę tam pojechać zobaczyć kiedyś. Naprawdę, aż normalnie zachęcasz mnie do tego, żeby tam jechać. Będę wiadukty oglądał spod spodu. Kolejowe, czy kilometrowe. Jak tunele w Grecji, nie? Co mają na przykład 5 km, 6 km, to jest jakaś atrakcja. To teraz pojadę do Szczecina oglądać wiadukty kilometrowe. Jeszcze pod którymi idzie droga, nie? Ciekawe. A samochodem da się tam tędy przejechać? Żebym czasami samochodem tam miał utrzymać. Wycina dwie rzeki plus łuk. No dobrze, i mówi, że pod tym wiaduktem jeszcze idzie droga. Ja jeszcze czegoś takiego w swoim życiu nie widziałem. Żeby droga szła pod wiaduktem jeszcze nad rzeką. On trzeba jakiś piętrowy ten wiadukt. Musi być.
Helikopter nie przejdzie. Kto by helikopterem pod wiaduktem przelatywał? Helikopterem to się nad wiaduktem lata, nie pod. Witam serdecznie, pani Maxim. Maxim Slinko. Witam serdecznie na transmisji na żywo na Twitchu. Dziękuję, że zostaniesz pan z nami na dłużej niż tylko na ten jeden dzień. Jak pan chce, panie Maxim Slinko, może się pan na czacie odezwać. Wszystko ja zobaczę, nie? Ja widzę zarówno i czat z YouTube'a, jak i czat z Twitcha, i czat z Twitcha również się wyświetli na ekranie podczas transmisji. Ale co, wiaduszt? Taki sławny jest, że trudno go złapać. Dobra, dobra. Czyli ten wiaduszt nie stoi jednak. Nie, no mam szerokokrotny aparat, to raczej wiesz co, ujmę go. Ujmę go, panie Michu, na spokojnie. A, no co, to trzeba było mówić, o co chodzi, bo ja przez cały czas o wiadukcie mówię przecież. Że dziwny ten wiadukt, tak? O, a to już końcowy przystanek będzie. Aha, takie buty. Düsseldorfer Straße, Fachhochschule Alheim. Dobrze, więc z takim przemianym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego live'a. Ja dziękuję wszystkim wam za obecność, za to, że byliście. Zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału, aby być na bieżąco, oraz zostawienia dzwoneczka, aby dostawać na bieżąco wszystkie powiadomienia o odcinkach i transmisjach. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.